Cześć, tu Kamil. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wyglądają maliny. Odmiana po lesie, polana w miesiącu październiku. Zdziwicie się wielkością owocu oraz ilością owocu, który znajduje się na krzakach malin. A teraz zapraszam Was do oglądania. Jak widać, owoc jest jak na październik bardzo duży. Oraz jak widać, owocu jest bardzo dużo. Tutaj już kwiatostany, które zostały zerwane 2 miesiące temu. A tutaj ukrywa się owoc. Pod liśćmi, jak widać, piękny. Mamy już październik, a maliny, jak widać, owocują nadal. Widać, ten owoc jest schowany już pod liśćmi, bo to już są pędy takie, które kwitły w połowie sierpnia. I z tych pędów, jak widać, owoc maliny, o tak o właśnie wygląda. Nie mówię, że to są 5-złotówki, bo ten owoc nie może wyglądać w miesiącu październiku jak 5 zł, ale na pewno większe niż 50 groszy. Oraz jest bardzo dobry, jeśli chodzi o smak. Piękny pęd. Jak widać, zielony oraz już dojrzały, nieoberwany owoc maliny. Skupy już niestety nie przyjmują owoców. No po prostu się już niszczą. A nie można go, malin, jeszcze wykosić, gdyż nie było jeszcze przymrozków. Jest dosyć zimno już, nocami jest po 4-5 stopni. Ale niestety malin jeszcze nie wolno wykosić, gdyż soki nie zeszły do korzeni. Jak widać, tutaj leżące, proszę zobaczyć, od góry do dołu owoc. Winą tego stanu rzeczy jest w tym momencie susza, którą mieliśmy w lipcu i w sierpniu. Wszystko wtedy się rozwijało, ale nie tak jak potrzeba. Teraz dostała malina deszczu
I malina jest jak głupia, zaczęła rosnąć. Dostała szoku i no i siłą rzeczy wszystko zaczęło dojrzewać. Bardzo dziękuję za subskrypcję kanału, za te negatywne oraz pozytywne komentarze, łapki w górę. Oraz za dużo wyświetleń kanału o tematyce maliny, uprawa jesienna. Jak widać, liście już są dosyć zniszczone przez wiatry, przez suszę oraz już mniej soków, na pewno korzenie. Widać owoc piękny jeszcze i powiedziałbym bardzo dobry na soki w tym momencie. Tu jeszcze zielone widać, widzą Państwo. Piękne owoce. Aż szkoda, że już nadchodzi zima. Jesień już niestety, ale już mamy. Piękne witaminy na napędach, krzakach maliny. Proszę zobaczyć, jakie piękne owoce. I ile tych owoców jest? Tych owoców, powiem Państwu, że w miesiącu sierpniu nie było tyle, co jest teraz. A mamy miesiąc październik. Malina polana jest to malina, która jest bardzo plenna. Ja wiem, że ktoś powie, że teraz najbardziej opłacalne są maliny, które, odmiany malin, które są duże, okrągłe. Ale ta malina ma wagę. Ja bym powiedział, że w łubiance ta malina naprawdę ma wagę. Jeśli porównamy łubiankę maliny polana oraz łubiankę maliny, powiedzmy, sugana, no to bez porównania malina polana jest o dużo bardziej ciężka. Widać piękny pęd. Piękne maliny. Dostałem ostatnio komentarz od pewnej pani, że posiadam maliny drobne. No faktycznie ona jest drobna, bo to jest już moje ostatnie nagranie było w miesiącu wrześniu, pod koniec września, więc nie ma się co dziwić, że ta malina w miesiącu październiku już jest drobna. Ona nie jest już tak piękna i okazała jak w miesiącu lipcu czy w miesiącu sierpniu. Jak widać, tak prezentuje się plantacja. Trochę tak z oddali pokażę też, ile tych malin się, jak widać, Państwo zobaczą, jak międzyrzędzie wygląda. U mnie jeden rząd ma 500 metrów długości.
Ja wiem, że ktoś się zaraz przyczepi, że może malina jest gęsta, ale no. Pewnie zdania są podzielone. Taki ładny, ładny owoc w miesiącu październiku. Piękny, piękny owoc już wykształcony. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie plantacji, uprawy maliny jesiennej, zapraszam do kontaktu. Może nie jestem jakimś znawcą uprawy tej maliny, ale jak ktoś ma jakieś pytania, to proszę pisać. Jeśli ktoś myśli, że w malinie tej nie ma dużo pracy, to się głęboko myli. Całe wakacje są zmarnowane, jeśli chodzi o zbiór tej maliny oraz cały wrzesień. Nie może być chwastów w międzyrzędziu. Jak widać, u mnie nie ma chwastów. No tutaj już babie lato. Nie wiem, czy będzie widać. Babie lato lata. Nie wiem, czy zobaczę. O, jak widać, babie lato w malinach. Cóż, już pora na to. Jak widać, babie lato uchwyciłem. Niestety, ale chyba polskiej złotej jesieni w tym roku nie będziemy mieli. O, jak widać, tutaj kolejny pęd maliny. Proszę bardzo, zobaczyć, ile jest maliny w miesiącu październiku na malinie polana. Tak jak przypomnę, malinę polana zaczęliśmy zrywać na tych pętach o tutaj na samej górze 15 lipca. Dzisiaj mamy 5 października. I proszę zobaczyć, ile jest owocu na tej malinie. Proszę bardzo, jakie piękne owoce. Tutaj niżej jeszcze pokażę, jakie się schowały piękne osobniki. Proszę zobaczyć. Tutaj. Proszę zobaczyć. Owoc jak 5 zł. I ta malina jest w miesiącu październiku, jeśli która jest dojrzała, ona jest bardzo dobra do robienia soków, szczególnie soków dla osoby, które mają problemy z układem odpornościowym. Ten sok jest bardzo rozgrzewający i ma bardzo dużo w sobie witamin. Jak widać, międzyrzędzia u mnie są wyplewione, wypryskane, także nikt mi nie zarzuci, że malina nie jest trzymana. Jak widać, pszczółka jeszcze się trafiła. Widać tutaj piękne owoce.
Szkoda, że one muszą zginąć już niestety, ale one są już naprawdę stracone, bo nikt już nie skupuje malin. A jak skupuje, no to za cenę, którą się już nie opłaca po prostu zrywać. Dni są już krótkie. Pogoda jest niestety, ale już taka mocno jesienna, dużo deszczu, wiatr. To już szkoda nawet tracić zdrowia do zbioru takiej maliny. O, jak widać, piękna malina. Proszę zobaczyć. Październik mamy. A ile jest maliny? Ktoś mi powie, że malina polana jest słabą odmianą, bo starą. Ona może jest stara, ale swoje właściwości, jak widać, zachowuje. Czasem nie ma co się pchać w nowości, gdyż można sobie, aby robić kosztów oraz problemów potem z taką uprawą takiej sadzonki, jak widać. Jeśli, drogi widzu, masz pytanie odnośnie uprawy maliny jesiennej, a oglądasz mój film w miesiącu zimowym, pisz śmiało. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, najlepiej, najrzetelniej, jak potrafię. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest witamin. Jeszcze pszczółka lata nawet. Widać, jak widać, są jeszcze zielone owoce. Proszę zobaczyć, przeszliśmy dopiero drogę taką. Może 30-metrową, a ten rządek ma 50 metrów długości.
jak widać te krzaki aż się pokładły od nadmiaru owocu. Proszę zobaczyć, jaki krzak, który podniosłem. Jaki ma ładny pęd i dopiero te owoce są zielone. On się dopiero dojrzewa. Jeśli chcecie więcej takich moich materiałów odnośnie uprawy maliny jesiennej, bardzo proszę o łapkę w górę pod filmem, zostawienie subskrypcji. Będzie to mnie motywowało do tworzenia ciekawszych oraz może bardziej rozwiniętych filmów w sezonie 2023. Jak widać, babilato znowu uchwyciłem. O, jak widać tutaj malinę z zalotem. Jakiś ptak musiał narobić na owoc maliny. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie uprawy oraz jeśli coś wam się nie podoba na mojej plantacji, też śmiało piszcie. Każda rada oraz każdy hejt, że tak powiem, który jest właściwy, jest warty uwagi, gdyż pozwoli uniknąć pewnych błędów w uprawie w kolejnym sezonie, który się prędzej czy później znowu rozpocznie, jak co roku. Sezon malinowy zaczyna się w lipcu, kończy się, zbiór się kończy w miesiącu październiku albo w miesiącu nawet listopad. A pracy nawet po zbiorze jeszcze jest dużo. Uprawa maliny to nie tylko zbiór, ale pielęgnacja, nawozy, środki ochrony roślin, żeby ta malina miała dobre warunki do rozwoju. Samo nic nie urośnie niestety. To nie są czasy, że człowiek coś nasadził i samo urosło. W tych czasach naszych obecnych nie ma nic za darmo. Trzeba wszystko dopilnować, przypilnować oraz zebrać. Jak widać, piękna malina. Jest tutaj jeszcze zielone. Kiedy ty, malinko, się dojrzejesz? Jak widać, piękny pęd. Miesiąc październik. Sobie zerwę malinkę i sobie spróbuję. Pycha.
Myślę, że w dniu dzisiejszym zakończę już dzisiaj mój rekonesans maliny jesiennej Polana po lesie oraz Sugana. Zapraszam do kontaktu, subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę lub łapkę w dół. Napiszcie, co Wam się podoba w moich filmach, co się nie podoba. I do następnego spotkania, także trzymajcie się ciepło, dużo zdrowia oraz udanego przyszłego sezonu życzę. Trzymajcie się gorąco. Cześć!